Szanowni Państwo, witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Traktat Ryski – Odzyskane Dziedzictwo. W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o udziale Mariana Morlowskiego w przygotowaniach pod przyszłą rewindykację polskiego mienia z Rosji. Marian Morlowski, postać znana, nieco trochę zapomniana. Zdecydowanie warta przypomnienia, nie tylko ze względu na stulecie podpisania traktatu ryskiego, ale również na wystawy towarzyszące, między innymi wystawę tapiserii wawelskich w Zamku Królewskim na Wawelu, którą profesor Marian Morlowski rewindykował w 1959 roku. Marian Morlowski, historyk sztuki, kolekcjoner, darczyńca, rzeczoznawca, wybitny znawca sztuki, nowożytnej sztuki dekoracyjnej, tapiserii, ale również, a może i przede wszystkim, ekspert wielu komisji rewindykacyjnych dotyczących restytucji mienia polskiego nie tylko z Rosji, ale również i z Niemiec. Marian Morlowski związał się z historią sztuki już będąc na studiach w 1905 roku, kiedy to jeden z profesorów, Max Dworzak, czy też Józef Strzygowski, inny z profesorów, namówił go na rozwój swojej pasji, którą już przejawiał w młodzieńczych latach, a mianowicie znawstwa i fascynacji sztuką francuską, z uwagi na to, że Marian Morlowski znał biegle kilka języków, między innymi francuski. Marian Morlowski w 1913 roku poślubił Martę Bortkiewicz. Jest to zdjęcie, które teraz Państwu zaprezentuję. Jest to Marian Morlowski około 1915 roku. Jak również jedyne zdjęcie zachowane Marii z Bortkiewiczów-Morlowskiej, również z około 1915 roku. Zdjęcie pochodzi z paszportu. Małżonkowie wspólnie zamieszkali w Krakowie. Wybuch wojny zastał młodych małżonków w majątku rodzinnym Marty na Wileńszczyźnie w Kozicynie, gdzie spędzali pierwsze wspólne wakacje w towarzystwie brata Marty, Zygmunta Adama Bortkiewicza. Marian Morlowski wraz z żoną, jako poddani cesarza austriackiego, zostali aresztowani przez carską policję i przewiezieni do Moskwy. Okres przymusowego pobytu w Rosji Marian Morlowski wykorzystał najlepiej jak potrafił, a mianowicie gromadził wszelkie informacje dotyczące rosyjskich grabieży poloników i miejsca ich przechowywania. Morlowski zdawał sobie sprawę, że aby w przyszłości móc ubiegać się o ich zwrot, należy przeprowadzić nie tylko ich szczegółową inwentaryzację, ale także rozległe studia i żmudne badania. W związku z tym nawiązał szereg kontaktów ze środowiskami polonijnymi i rozpoczął działalność organizacji zajmującej się inwentaryzacją, gromadzeniem i opracowywaniem polskich zabytków znajdujących się na terenie Rosji i przygotowywaniu podstaw prawnych, które umożliwiłyby ich odzyskanie. Zanim jednak do tego doszło, pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów dotyczących działalności polskich organizacji społecznych po rewolucji w 1905 roku w Rosji, którym nieobojętne było ratowanie polskich zabytków kultury. Po rewolucji 1905 roku warunki polityczne umożliwiły tworzenie polskich organizacji społecznych. Grono osób, zainspirowane przekonaniem, że w najbliższej przyszłości możliwe będzie odzyskanie niepodległości i powstanie nowego państwa polskiego, 26 czerwca 1906 roku powołało w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Ze względu na brak odpowiednich organów władzy administracyjnej spełniało ono niezwykle ważną rolę opiekunów zabytków. Towarzystwo zajęło się inwentaryzacją, dokumentacją i opieką konserwatorską zabytków, jak również gromadzeniem drogą kupna, darowizn i zapisów, zbiorów muzealnych i bibliotecznych, urządzaniem wystaw, odczytów i prelekcji dla społeczeństwa. Wybuch I wojny światowej, który stał się dopełnieniem niespełna 140-letniego aktu niszczenia i grabieży zabytków kultury polskiej, nie przerwał działalności towarzystwa, mimo że wielu jego członków ewakuowano w głąb Rosji. Pomimo tego kontynuowali oni swoją działalność, zasilając istniejące w Rosji oddziały i koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, a także brali udział w powoływaniu nowych tego typu jednostek. Jesienią 1915 roku, kiedy większa część ziem Polski znalazła się pod okupacją niemiecką i nastąpiła względna stabilizacja, zaczęto liczyć straty dóbr kultury. Niezbędne było zebranie informacji o miejscach, stanie i warunkach przechowywania ewakuowanych zbiorów. Zdawano sobie sprawę z konieczności uzyskania jak najpełniejszych oraz wiarygodnych informacji o rozproszeniu mienia kulturalnego wywiezionego przez zaborców w okresie rozbiorów. Warszawska organizacja szybko nawiązała kontakty z polską elitą intelektualną Petersburga, angażując ją w dokładne kwerendy w zbiorach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych w Rosji, których celem było zidentyfikowanie dzieł zagrabionych z terenów Rzeczpospolitej. W
W 1915 roku działało samodzielne w imieniu warszawskiej centrali Petersburskie Koło Towarzystwa, które utworzono z inicjatywy malarza i konserwatora zabytków Aleksandra Borawskiego już w 1908 roku. Koło Petersburskie było najstarszym działającym w Rosji kołem polskim. Członkami zarządu byli wybitny architekt Marian Lalewicz, hrabia Roman Ryszczewski, adwokat Leon Bielawski. W tym czasie do Rosji napłynęła duża fala uchodźców opuszczających popłochu swoje domy przed działaniami wojennymi. Również osoby deportowane i internowane z wygnańczych z terenów Królestwa Polskiego i Galicji. W tych okolicznościach aktywną pracę na rzecz mas wygnańczych rozpoczęło kilka organizacji założonych jeszcze w 1914 roku. Były to m.in. Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, Centralny Komitet Obywatelski czy Komitet Polski w Moskwie. Wokół tych organizacji skupiało się miejscowe środowisko polonijne, z którym Marian Morlowski szybko nawiązał kontakt i na jego wniosek, złożony 22 września 1915 roku, Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny zatwierdziła utworzenie Wydziału Opieki nad Ruchomą Własnością Ewakuowaną i Zabytkami Sztuki i Kultury przy Komitecie Polskim w Moskwie, który w 1918 roku po usamodzielnieniu się przyjął nazwę Polskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Wydział po ukonstytuowaniu się jego zarządu z księciem Maciejem Mikołajem Radziwiłłem i Marianem Morlowskim, sekretarzem zarządu na czele, przystąpili do pracy w skromnym biurze przy ulicy Maśnickiej w Moskwie. Praca wydziału była bardzo rozległa i obejmowała gromadzenie informacji o zbiorach i zabytkach polskich w Rosji, ratowanie ewakuowanych dzwonów i zabytków zagrożonych wskutek wojny i rozruchów, porządkowanie zbiorów własnych i depozytów, zakładanie nowych placówek oraz inwentaryzację zbiorów polskich w Rosji. Towarzystwo zatrudniało przebywających na emigracji prawników, historyków i historyków sztuki, bibliotekarzy, artystów, przedsiębiorców i duchownych, którzy liczyli, że Polska niebawem odzyska niepodległość, a wraz z nią utracone dziedzictwo kulturowe. Z tą intencją skierowali swoje starania na wyszukiwanie, opracowywanie i katalogowanie zbiorów polskich zagrabionych przez władze carskie w okresie rozbiorów rozproszonych na terenie całej Rosji. Polskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zajęło się również ochroną zabytków wywożonych w 1915 roku z terenów przemieszczającego się frontu wojennego, kiedy armia rosyjska pod naporem wojsk centralnych musiała wycofać się z Królestwa Kongresowego. Naczelne dowództwo armii cesarskiej rozpoczęło ewakuację kongresówki i guberni zachodnich. Wywożono masowo wcześniej niezrabowany polski majątek narodowy i mienie prywatne. Ludność w liczbie około 900 tysięcy rugowano z domów i pędzono na wschód. Dołączyła ona do licznej emigracji Polaków w Rosji, skupionej w wielu ośrodkach, przede wszystkim w Kijowie i Moskwie. W Moskwie i guberni moskiewskiej osiadło ponad 72 tysiące emigrantów, w tym znaczna część inteligencji warszawskiej, działaczy politycznych, społecznych i kulturalnych. Sytuacja przesiedleńców była bardzo zła. Właściciele zbiorów nie mieli środków do życia. Zmuszano ich do wyzbywania cennych pamiątek rodzinnych i kolekcji. Część zabytkowych przedmiotów trafiła do wydziału w formie depozytów składanych przez ich właścicieli, tak jak było w przypadku hrabiny Marii Potockiej. Właścicielki pałaców Wysokie Litewskie. Mają Państwo na zdjęciu stan obecny pałaców Wysokie Litewskie. Obecnie znajduje się pałac na Białorusi. Hrabina Maria Potocka, która 23 sierpnia 1916 roku złożyła w depozycie inkrustowaną skrzynię z 53 przedmiotami srebrnymi, mapami i aktami majątku Wysokie Litewskie. Niestety znaczna część obiektów i dzieł sztuki trafiła w niepowołane ręce. Dzienniki polskie wychodzące w Rosji wzywały do ratowania zabytków Polski, które znalazły się na terenie cesarstwa i stawały się własnością chciwych handlarzy. W Echu Polskim zabrał głos również Marian Morlowski, podkreślając jedną groźną stronę niebezpieczeństwa, mianowicie fakt, że agenci firm antykwarycznych czyhają na uchodźców już na dworcach i nabywają od ludzi przyciśniętych potrzebą wszelkie pamiątki i zabytki, które zdołali wywieźć z domu. Dla przeciwdziałania temu procederowi Marian Morlowski sugerował przybywającym uchodźcom rozdawać kwestionariusze z pytaniami dotyczącymi przedmiotów zabytkowych, które ze sobą przywieźli, wraz z ostrzeżeniem, że przed wyzyskiem handlarzy, zaoferowaniem również pośrednictwa sprzedaży w nadziei, że znajdą się polscy miłośnicy i kolekcjonerzy, którzy zechcą zachować te obiekty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wydział pośredniczył również sprzedaży cennych obiektów. Jego rolą było przejęcie przedmiotów w depozyt, wycena i znalezienie odpowiedniego nabywcy, dającego gwarancję, że zabytek pozostanie w rękach polskich. I tak na przykład 6 lutego 1916 roku Stanisław Siewodziński oddał w depozyt rzeźbę kobiety z białego marmuru. Wydział wykonał wycenę, zobowiązał się również sprzedać bądź oddać ją właścicielowi, jeśli jego sytuacja się poprawi na tyle, by mógł ją zachować dla siebie.
Rozpatrywano nawet możliwość zorganizowania antykwariatu polskiego z oddziałami w Moskwie, Kijowie i Petersburgu, który nawet przy niezbyt dużych kapitałach mógłby uratować wiele zabytków z rąk handlarzy. Wydział podzielony był na działy zajmujące się różnymi sprawami. W gromadzeniu informacji o polskich zbiorach i zabytkach angażował się dział informacji. Jego pracownicy pozyskali drogą korespondencji przy pomocy delegatów objazdowych informacje, gdzie znajdują się większe i mniejsze skupiska czy też grupy zabytków i jaki jest ich stan. Wiele cennych wiadomości zebrał i przekazał na prośbę Mariana Morlowskiego pracownik Centralnego Biura Ewakuowanych Ładunków, pan Dziadulewicz. Były to dane z 42 stacji kolejowych, dokąd wywieziono paczki z książkami z dawnej Rzeczpospolitej. Sprawę książek Marian Morlowski przekazał do wykorzystania kołu petersburskiemu, z uwagi na to, że było ono w posiadaniu niezbędnych upoważnień kolejowych. Pierwsze szeroko zakrojone poszukiwania rozpoczęto pod koniec 1915 roku i dotyczyły one kilkunastu tysięcy dzwonów wywiezionych z ziem dawnej Rzeczpospolitej i rozrzuconych po całej Rosji. Dzięki energii i oddaniu w tej sprawie kierownika sekcji kościelnej wydziału, księdza Józefata Żyskara, akcja ratowania dzwonów przebiegła szybko i sprawnie. Sprawę zaangażowano również wielu polskich kolejarzy, za pomocą których udało się zebrać urzędowe dane o rozmieszczeniu kilkuset dzwonów. Dzięki temu delegaci i objazdowi wysłannicy wydziału mogli określić na mapie usytuowanie składnic i zaplanować ekspedycje poszukiwawcze. Do wiosny 1916 roku wydział ustalił dokładne miejsca ich składowania oraz zapoznał się z warunkami przyszłej pracy, które okazały się niezwykle trudne z uwagi na sposób składowania i przechowywania dzwonów. Dzwony często były spiętrzone i zestawione innymi wielkogabarytowymi przedmiotami, w tym maszynami wywiezionymi z polskich fabryk. Obliczono wstępne siły i środki, rozmiar pracy i stopień trudności. Przygotowano niezbędne dokumenty oraz formularze rejestracyjne. Mówiąc o stopniu trudności, mam tu na uwadze, że każdy dzwon trzeba było przewracać przy pomocy lewarów, ponieważ najważniejsze informacje znajdowały się w jego wnętrzu. Następnie dokonać jego pomiarów, opisać i wykonać papierowe odciski ornamentów. Czynności te były czasochłonne i wymagały zatrudnienia osób znających język łaciński, ponieważ dzwony posiadały łacińskie nazwy, napisy identyfikacyjne. Autorem wzoru formularza do rejestracji dzwonów był Marian Morelowski. On też napisał do niego szczegółową instrukcję. Omawiany formularz posiadał 33 rubryki, które według Mariana Morelowskiego nie wyczerpywały szczegółów opisu. Jednakże zdawał on sobie sprawę, że dodatkowe rubryki wpłynęłyby na wydłużenie czasu rejestracji poszczególnych dzwonów oraz na zdecydowane podniesienie kosztów. Już do wypełnienia 33 rubryk było bardzo trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników w prowincjonalnych miastach. Praca była długa, nudna, ciężka, często w chłodzie i w deszczu. Także nisko opłacana. Opóźnienie rejestracji groziło przede wszystkim rekwizycją i przetopieniem dzwonów. Szerokie poszukiwania dzwonów w całej Rosji prowadził z grupą 12 stałych towarzyszy podróży ksiądz Józefat Żyskar. W sprawozdaniu z działalności wydziału sporządzonego przez Mariana Morlowskiego figuruje kilka nazwisk osób należących do tej grupy. Był to ksiądz Olszak, ksiądz Ledziński, pan Ryglewicz, pan Gejna, pan Nowicki i inni. W efekcie w ciągu tych 3 lat wydział skontrolował ponad 250 stacji kolejowych i składów rosyjskiej artylerii, gdzie odszukał, uporządkował i ustalił, do jakiej parafii należy każdy dzwon oraz sporządził formularze z dokładnym opisem około 11 tysięcy sztuk dzwonów. Oprócz rejestracji, główne zadanie polegało na zdobywaniu odpowiednich zaświadczeń władz rosyjskich na odwrocie wypełnionych formularzy, co dawało podstawy prawne do późniejszych rozliczeń Polski z Rosją i uprawniało do prowadzenia nadzoru w miejscu składowania w celu uniknięcia kradzieży i dewastacji. W miejscach większych składów dzwonów, między innymi w Kursku, tak jak Państwo widzą na prezentowanym zdjęciu, jest to składnica dzwonów, jedna z największych, która znajdowała się w dawnym Cesarstwie Rosyjskim. To jest akurat zdjęcie pokazujące akcję dokumentacji. Składnice dzwonów w Kursku, Moskwie, Mińsku, Osipowiczach, Borkach i Smoleńsku, Niżnym Nowogrodzie, wydział ustanowił rodzaj miejscowego stałego patronatu polskiego. Dla przykładu, w Niżnym Nowogrodzie było około 16 tysięcy dzwonów różnych wyznań, których inwentaryzacja trwała kilka miesięcy. Ksiądz Żyskar zorganizował przy pomocy naczelnika garnizonu, pułkownika Załęskiego, patronat dzwonowy i oddał miejscowe kierownictwo Stefanowi Nowickiemu. Akcję poszukiwawczo-rejestracyjną dzwonów koordynował w Moskwie Marian Morlowski przy znacznej współpracy Marii Czetocz i Mariana Dinstla. Koszty tego przedsięwzięcia okazały się ogromne, zwłaszcza że przy oględzinach inwentaryzacji ciężkich dzwonów niejednokrotnie korzystano z pomocy pracowników najemnych. Zasługą księdza Żyskara było pozyskanie na ten cel większości środków finansowych. Prowadził on szeroko zakrojoną zbiórkę pieniędzy. Podróżował do różnych miast Inflant, Litwy, Białorusi, Wołynia i Podola, gdzie organizował cotygodniowe odczyty i prowadził kazania dla miejscowej Polonii. Zbiórką pieniędzy zajmowała się również żona Mariana Morlowskiego, Marta.
Po jej artykule zamieszczonym w Ognisku Polskim, czasopiśmie wydawanym w Moskwie w latach 1916-1918, przez Radę Zjazdów Organizacji Polskich Pomocy Ofiarom Wojny zebrano ponad 1000 rubli datków na poszukiwanie i rejestrację polskich dzwonów. Przy okazji podróży ksiądz Żyskar brał udział w zakładaniu nowych kół delegatów Wydziału Moskiewskiego. Z jego inicjatywy powstało kilkanaście takich placówek, a mianowicie w Charkowie, Dorpacie, Kazaniu, Kursku, Mohylowie, Niżnym Nowogrodzie, Orenburgu, Pskowie, Rzeszycy, Samarze, Tambowie, Tule, Tyflisie, Wielkich Łukach, Witebsku i Żytomierzu. Podobne organizacje powstawały samorzutnie lub jako terenowe oddziały kół centralnych niemal w całej Rosji Europejskiej. Działacze ratujący zabytki i rejestrujący Polonika z myślą o przyszłej rewindykacji rozumieli dobrze potrzebę nadania swojej pracy jednolitego kierunku. Przepraszam. Zauważył to także Marian Morelowski i doprowadził w lipcu 1916 roku do pierwszego wspólnego posiedzenia Komisji Wykonawczej Moskiewskiego Wydziału z przedstawicielem Koła Petersburskiego Aleksandrem Borawskim. W toku rozmów powstała koncepcja organizacji spotkania wszystkich kół i wydziałów ratujących zabytki, na co przystały obie strony i uzgodniły, że miejscem spotkań będzie Moskwa, z uwagi na jej położenie centralne względem komunikacji krajowej, ale przede wszystkim ze względu na to, że znający sprawę wydziału Marian Morelowski jest obcym poddanym i nie może opuszczać Moskwy. Ustalono orientacyjny termin pierwszego zjazdu za około 4 tygodnie. Tak więc do kwietnia 1917 roku odbyły się dwa wspólne spotkania przedstawicieli wszystkich tego typu organizacji. Trzeci zjazd zapoczątkował periodyczność spotkań i powołał dwie instytucje z nim ściśle związane. To jest Radę Zjazdów i Wydział Wykonawczy Związku Organizacji Opieki nad Zabytkami. Trzeci, czwarty i piąty zjazd dążył do skoordynowania sił poszczególnych rozsypanych organizacji w akcji ratowniczej zabytków. Dzięki powołaniu nowych wydziałów prowincjonalnych rozszerzyło się zainteresowanie sprawą ratowania zabytków wśród emigracji. Do wydziału w Moskwie napływała znaczna liczba korespondencji z informacjami na ten temat. Ogółem do końca 1917 roku kancelaria zarejestrowała 1416 listów. Inwentaryzacją zbiorów polskich w Rosji zajmowała się odpowiednia sekcja wydziału pod przewodnictwem Mariana Morelowskiego. Akcja inwentaryzacyjno-rejestracyjna prowadzona była po raz pierwszy na tak dużą skalę i obejmowała w terenie Bibliotekę Uniwersytecką w Kazaniu, Dorpadzie i Charkowie, Księgi Kościelne w Wiatce i Orenburgu, Pałac Zimowy w Petersburgu, Gatczynę, a w Moskwie Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, Bibliotekę przy Muzeum Rumiancewa, Muzeum Aleksandra III i inne. Duszą tych wszystkich prac był Marian Morelowski, który siłą swej woli pokonywał szereg trudności, zwłaszcza finansowych. Przede wszystkim potrafił skupić szereg wybitnych współpracowników, między innymi Aleksandra Czałowskiego czy Mieczysława Tretera. Obaj polscy uczeni koordynowali prace prowadzone przez Mariana Morelowskiego w Moskwie z pracami prowadzonymi w Petersburgu, Kijowie i Mińsku. Efekty trzyletniej działalności działu inwentaryzacji zbiorów zostały zawarte w opracowanym przez Morelowskiego wykazie materiałów inwentaryzacyjno-naukowych Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Kultury w Moskwie. Analiza opracowania wskazuje, że działania poszukiwawcze, informacyjne i naukowe, które stały się podwaliną pod przyszłą rewindykację, prowadzono w bardzo szerokim zakresie. Wykaz został podzielony na 9 grup ze względu na miejsce przeprowadzonych kwerend. To jest w Moskwie, Smoleńsku, Berdyczowie, Kijowie, Charkowie, Kazaniu, Mohylowie i okolicach, Woronerzu oraz Taganrogu i Witebsku. Każda z grup została opracowana pod kątem miejsca przechowywania zbiorów, ilości obiektów, ich stanu oraz wszelkich informacji o ich pochodzeniu. Inwentaryzacją poza Moskwą zajmowali się delegaci terenowi, natomiast w samej Moskwie badaniami zajmował się w dużej mierze Marian Morelowski. Drogą szczególnego wyjątku, jak stwierdził Morelowski, tylko jeden raz dopuszczony został do zwiedzenia Bolszego Dworca w Kremlu, czyli Wielkiego Pałacu Kremlowskiego, gdzie czynił notatki w ukryciu przed dozorcą oprowadzającym. Notatki dotyczyły Królewskiej Galerii Obrazów wywiezionych z Warszawy, m.in. płócien Bernardo Bellotto i Marcello Baccarelliego. Rozwój wypadku w 1917 roku wpłynął w zasadniczy sposób na pracę wydziału. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej w Rosji, połączonej z klęskami na froncie, wzrosły napięcia społeczne, w wyniku których doszło do wybuchu rewolucji i obalenia caratu. Rosja pogrążała się w coraz większym wewnętrznym chaosie. Władzę przejęły dwa nowo powstałe organy władzy, rząd tymczasowy oraz Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rozpoczął się tzw. okres dwuwładzy. Rząd tymczasowy postulował utworzenie monarchii konstytucyjnej z rządem parlamentarnym. Opowiadał się za wprowadzeniem szeregu reform socjalnych w dziedzinie prawodawstwa fabrycznego czy też ubezpieczeń. Godził się na częściową reformę agrarną, nadającą ziemię włościaną za odpowiednim wynagrodzeniem właścicieli.
Pragną dalszego energicznego prowadzenia wojny, która przyniosłaby Rosji odzyskanie utraconych terenów i zupełną porażkę Austrii i Niemiec. Jednak nie był w stanie zapanować nad wojskiem. Toteż wkrótce powstała nowa organizacja socjalistyczna, Rada Robotniczo-Żołnierska, dążąca do wywierania decydującego wpływu na bieg wypadków w państwie. Rada Robotniczo-Żołnierska szła znacznie dalej. Domagała się utworzenia republiki socjalnej, opartej na ludowładztwie. Propagowała wywłaszczenie bez wynagrodzenia całej wielkiej własności ziemskiej i oddanie ziemi włościanom. Pragnęła ona możliwie szybkiego zakończenia wojny, nie myśląc o zdobyczach terytorialnych. Antagonizmy te doprowadziły do poważnych scysji, ujawniających się nie tylko w walce ideowej, lecz także w brutalnych walkach ulicznych, wywołujących ogromne zamieszanie w społeczeństwie. Hasło reformy agrarnej, w sensie wywłaszczenia średniej i wielkiej własności ziemskiej, bez wynagrodzenia właścicieli, rzucone w formie kategorycznej masą, wywołało w wielu guberniach na rozległych przestrzeniach groźne rozruchy chłopskie, ujawniające się w zagarnieniu i samowolnym przywłaszczeniu sobie przez włościan dobytku posiadaczy ziemskich. Praca na roli i w fabrykach ustała. W różnych miastach odbywały się krwawe walki uliczne. Rozruchom tym towarzyszyły pożary bibliotek i innych instytucji kulturalnych, akty wandalizmu, masowe grabieże mienia prywatnego, niszczenie bezcennych obrazów, zabytkowych rzeźb i obiektów rzemiosła artystycznego. Anarchia objęła całą Rosję. W październiku aresztowano rząd tymczasowy, a władzę przejęły rady robotnicze złożone głównie z bolszewików pod władzą Lenina. W tej sytuacji praca wydziału również narażona była na niebezpieczeństwo. Wydarzenia rewolucyjne uświadomiły jego działaczom, że wykonana przez nich praca może w przyszłości okazać się jedynym dowodem istnienia szeregu wspaniałych zabytków kultury polskiej. Dlatego dużą wagę członkowie wydziału przykładali do sposobu archiwizacji cennych dokumentów przechowywanych w siedzibie wydziału. Większość z nich przypisywano w kilkunastu egzemplarzach i umieszczono w zaufanych domach, tak aby co najmniej jedna kopia przetrwała wojnę i rewolucję. Nadto wykonywano dokumentację fotograficzną mniejszych zespołów zabytków, ze zbiorów numizmatycznych, robiono również odciski. A z głów wawelskich, tak jak prezentuję Państwu na zdjęciu z 1917 roku, wykonano wierne gipsowe kopie. Zapobiegliwość wydziału w Moskwie okazała się słuszna, ponieważ w czasie bolszewickiego zamętu znaczna część archiwów wydziału została zniszczona. Zachowane odbitki dokumentów posłużyły Morelowskiemu w późniejszych pracach przygotowawczych do rewindykacji zarówno w Biurze Prac Kongresowych, jak i Mieszanej Komisji Specjalnej. Bardzo trudnym przedsięwzięciem wydziału było ratowanie poszczególnych zbiorów i zabytków na terenach przyfrontowych i w miejscach ogarniętych rozruchami. Akcją, w której bezpośrednio udział brali delegaci objazdowi, kierował Marian Morelowski. Delegaci uczestniczyli w kilkudziesięciu przedsięwzięciach tego typu, szeroko opisanych przez Morelowskiego w sprawozdaniu Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Moskwie w 1915-1918 roku. W działalności wydziału, oprócz szerokiej akcji poszukiwawczej, zabezpieczaniu i dokumentowaniu obiektów zabytkowych, bardzo ważne było przygotowanie podstaw prawnych, które umożliwiłyby ich późniejszą rewindykację. Wydział tworzył obszerne teczki, w których każdy przedmiot, na ile to było oczywiście możliwe, miał odtwarzaną proweniencję, opisane miejsce jego przechowywania i wszelkie zdobyte na jego temat informacje. Badania skoncentrowano na jasno wyodrębnionych grupach zabytków, w związku z czym powstały m.in. teki związane z atrybutami polskiej monarchii i parlamentaryzmu, insygniów królewskich, tapiserii wawelskich, zbioru Zamku Królewskiego i łazienek, buław hetmańskich, polskiego uzbrojenia, chorągwi i tym podobne. Wybuch rewolucji ułatwił Wydziałowi dostęp do spisu zabytków polskich wywiezionych do Muzeum Historycznego w Moskwie, o który Wydział bezskutecznie ubiegał się od ponad półtora roku. Było to wynikiem przejęcia opieki nad wszelkimi zbiorami byłych carów, w tym również polskimi, przez Rosyjską Komisję do Spraw Ochrony Zabytków w Moskwie, która została utworzona 18 marca 1917 roku na polecenie rządu rewolucyjnego. Członkowie Wydziału doskonale potrafili współpracować z rosyjską, a następnie bolszewicką administracją. Łączyły ich stosunki zawodowe, a także koleżeńskie z rosyjskimi historykami, bibliotekarzami, kustoszami i urzędnikami. Dzięki temu ujawniono zawartość ponad 220 pak przedmiotów zabytkowych oraz druków, a także szczegółowe dane dotyczące obrazów i tapiserii wywiezionych przez wojsko w latach 1915-16 z Sieniawy, Tarnopola i Huśatynia. Rozszerzono informacje zdobyte w 1916 roku drogą konspiracyjnych sekretnych spisów zawartości 65 wagonów zabytków wywiezionych w 1914 i 1915 roku z Zamku Warszawskiego i łazienek do Moskwy. Dzięki staraniom wydziału odkryte zostało również nadużycie dygnitarza rządu carskiego, generała Siergieja Kamieniewa, który bezprawnie wywiózł z tego zbioru około 44 cenne przedmioty, w tym portrety, przedmioty złotnictwa i inne obiekty, do swojego prywatnego mieszkania w Petersburgu. Wydział przedstawił w tej sprawie prezesowi Komisji Likwidacyjnej memoriał Mariana Morelowskiego i trzech innych członków, co skutkowało rozkazem oddania przedmiotów przez generała.
Przy czym należy wyjaśnić, że Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego była instytucją publiczną ustanowioną dekretem. Działała od 28 marca do grudnia 1917 roku przy rządzie tymczasowym Rosji. Powołano ją w celu likwidacji pozostałości administracji Królestwa Polskiego, znajdujących się na nieokupowanych przez państwa centralne terenach Rosji. Miała ona przygotować materiał do rozrachunków gospodarczych między Polską i Rosją, opiekować się mieniem polskim w Rosji i ustalić zasady stosunków między rządem a Kościołem katolickim. W jej skład wchodzili polscy posłowie do Dumy, a przewodniczył jej Aleksander Lednicki. Warunki działalności wydziału uległy zdecydowanemu pogorszeniu po przejęciu władzy przez bolszewików i powstaniu w miejscu wydziału samodzielnego towarzystwa. Naczelny Urząd Opieki nad Zabytkami w Rosji, jak relacjonował Marian Morlowski, dostał się w ręce jednostki wrogiej w wydaniu polskim zabytków, próbujący przeprowadzić postanowienie o wcieleniu ewakuowanych zbiorów polskich do rosyjskich. Sprawą tą zainteresował się Związek Wojskowych Polaków w Petersburgu, który wyznaczył wiceprezesa Związku Moskiewskiego Włodzimierza Dybczyńskiego do zajęcia się ochroną zabytków. Włodzimierz Dybczyński przyjął od Rady Komisarzy Ludowych stanowisko komisarza do spraw ochrony zabytków polskich w Rosji. Funkcję tę pełnił z niezwykłym oddaniem. Niejednokrotnie narażając własne niebezpieczeństwo, ratował zabytki pracowników towarzystwa. Dzięki dokumentom wydanym przez Włodzimierza Dybczyńskiego uratowany został ksiądz Józefat Żyskar, którego aresztowała Czerwona Gwardia podczas jednego z objazdów. Także dzięki dokumentom wydanym przez Dybczyńskiego i Morelowskiego liczne ekspedycje członków towarzystwa otrzymywały swobodę poruszania się po terenie Rosji, prawo do dalszej kontroli składów dzwonów, a także w niektórych przypadkach możliwość zwożenia polskich zabytków do składu towarzystwa odnalezionych w prowincjonalnych instytucjach. Tymczasem w 1918 roku miała nastąpić ewakuacja wszelkich obiektów muzealnych z Moskwy, o czym uprzedził towarzystwo polscy urzędnicy i kolejarze. Naczelny Komisarz Ludowy do spraw zabytków wydał rozporządzenie o wcieleniu zbiorów polskich do rosyjskich, co zapoczątkowało starania o praktyczne ich rozmieszczenie w instytucjach rosyjskich. Wobec zaistniałej sytuacji w imieniu towarzystwa wzięli udział jako rzeczoznawcy w naradach międzyministerialnych na Kremlu, m.in. Morelowski, Dybczyński i Noakowski. Podstawą żądań do odstąpienia od tego postanowienia był opracowany przez Mariana Morelowskiego obszerny memoriał, zawierający podsumowanie dotychczasowych badań naukowych i poszukiwań towarzystwa dotyczących konfiskat zabytków od trzeciego rozbioru, rezultaty ewakuacji oraz wykaz majątku narodowego rozproszonego po Rosji. Jako dowody niepodlegające kwestionowaniu, Marian Morelowski przytoczył zachowane przez siebie rozliczne oficjalne publikacje rosyjskie i rozporządzenia państwowe, uznające prawa polskie do zwrotu mienia. Rozporządzenie, na które powołał się Morelowski, to między innymi wydany w 1918 roku specjalny dekret Rady Komisarzy Ludowych, który stwierdzał, że zabytki przeszłości i sztuki, biblioteki i archiwa, obrazy i w ogóle przedmioty muzealne, gdziekolwiek się one znajdują, przejęte zostają jako własność narodowa ludu polskiego pod opieką robotniczego i włościańskiego rządu w osobie Komisariatu do Spraw Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości dla oddania ich do polskich muzeów ludowych. Dekret zobowiązywał władze miejscowe do okazywania całkowitej pomocy w opiece i przewozie polskich zabytków kultury. Jak również inny dokument wydany w 1918 roku, tak zwany cyrkularz do wszystkich muzeów, pałaców, bibliotek oraz innych zbiorowisk artystycznych i naukowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o niezwłocznym zwróceniu ludowi polskiemu i oddaniu pod zarząd komisariatu do spraw polskich wartości kulturalnych, artystycznych, naukowych, jak również zabytków historycznych ewakuowanych w czasie wojny z Polski do Rosji. Oprócz trudnych warunków pracy problemem stała się przede wszystkim dramatyczna sytuacja finansowa towarzystwa. Jedynym dużym źródłem dochodu w tym okresie była jednorazowa darowizna Stefana Rylskiego, polskiego biznesmena i przedstawiciela konsularnego z Baku, w wysokości 10 tysięcy rubli. Natomiast potrzeby towarzystwa drastycznie rosły. Zmniejszyła się zdecydowanie ofiarność części zamożnej Polonii i ilość tzw. opłat za opiekę zbiorów od bogatych depozytariuszy ze względu na chaos migracyjny, jaki zapanował, między innymi na wieść o otwieraniu się granic kordonowych. W omawianym okresie wzrosła ilość próśb kierowanych do towarzystwa o przyjęcie na skład nowych grup zabytków. Prośby takie kierowali także reemigranci opuszczający Rosję oraz właściciele zbiorów przetrzymywanych w prywatnych lokalach, które wobec coraz szerzej nastającej biedy i szerzących się aktów przemocy narażone były na niebezpieczeństwo rabunków i zniszczeń. Ilość mienia prywatnego pozostawionego pod opieką towarzystwa wzrosła trzykrotnie, aż do objętości 15 wagonów. W tak osobliwych i ciężkich warunkach członkowie towarzystwa uważali, iż kontynuacja ratowania i zabezpieczenia zabytków jest po prostu ich obowiązkiem patriotycznym.
Ponownie dzięki wysiłkowi jego członków udało się zebrać drogą darów i pożyczek ponad 20 tysięcy rubli na kontynuację działalności towarzystwa, która od początku 1918 roku dotyczyła głównie zwożenia zabytków z różnych składów do Moskwy. Pod koniec 1917 roku wydział posiadał w Moskwie 3 składy z zabytkami. Morelowski ocenił objętość mienia prywatnego na około 15 wagonów. Stanowiły go kolekcje biblioteczno-muzealne Radziwiłłów, Sanguszków, Potockich, Branickich, Raczyńskich, Wielowiejskich, Pusłowskich i tym podobnych. W przypadku ratowania kolekcji od zaplanowanej rekwizycji, delegaci zmuszeni byli odbywać specjalne wyprawy, na przykład do Smoleńska, i z dużym trudem wytargować zdjęcia rekwizycji, przepakować i przewieźć zbiory do Moskwy. Zdarzały się przypadki rekwizycji składów oraz brutalne aresztowania członków terenowych wydziału przez czerwonogwardzistów. Poszukiwanie poloników było niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Często wiązało się to z podejmowaniem przez członków wydziału dużego ryzyka, o czym przekonał się m.in. Marian Morelowski. W wyniku prowadzonego na terenie Moskwy rozpoznania ustalił, że w moskiewskim Muzeum Oružejnaja Pałaty na Kremlu, zdjęcie, które teraz Państwu przedstawiam, jest to zdjęcie obecne, jest to tak zwana zbrojownia na Kremlu. W niniejszym muzeum wśród wielu poloników, to jest kilkudziesięciu skrzyń z zabytkami wywiezionymi w 1915 roku z łazienek warszawskich, insygniów koronacyjnych berła i łańcucha orderu Orła Białego Stanisława Augusta. Tu widzą Państwo zdjęcie, które Morelowski przekazał Komisji Mieszanej działającej przy traktacie ryskim. Jest to zdjęcie z lat 1921-1922. Po pierwsi sławnych mężów Zamku Królewskiego, zdjęcie następne tutaj, tak samo jest to datowanie 1921-1922. Tronu i wielu cennych obrazów, tutaj mamy obraz po lewej stronie, Marcello Bacciarelliego, portret Jadwigi Anny Gawańskiej, jak również jeden z tronów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Znajdują się również polskie sztandary i chorągwie. Na następnym zdjęciu widzimy zdjęcie wykonane przez Mariana Morelowskiego ukrytym aparatem. Zdjęcie pochodzi z około 1920 roku. Marian Morelowski nawiązał kontakt z kierownikiem muzeum, który nie sympatyzował z ówczesną władzą komunistyczną i zaoferował swoją pomoc. Zadaniem Mariana Morelowskiego było wykonanie dokumentacji fotograficznej w celu potwierdzenia, że istotnie omawiane zabytki znajdują się w pomieszczeniach muzeum. Jak wspomina Stanisław Morelowski, syn Mariana Morelowskiego, ojciec założył na siebie czarne futro, wziął dorożkę, taką najlepszą, aparat fotograficzny i dużą kopertę, w której jakaś ambasada wysłała jakieś zaproszenie na jakąś uroczystość. Koperta była duża, elegancka i urzędowa. Poprosił dorożkarza, żeby jechał galopem na Kreml. Dojeżdżając, zobaczyli ochronę składającą się z oddziału Łotyszy, którzy odznaczali się brutalnością i nie ulegali pokusie przekupstwa. Ojciec niedbałym ruchem sięgnął do kieszeni, wyjął tę kopertę i pomachał. Zdezorientowani strażnicy zasalutowali i rozstąpili się. Ojciec miał coś takiego w sobie, że budził zaufanie, a jednocześnie szacunek i respekt. Wjechał na Kreml i rzeczywiście, szef tego muzeum był przyjazny, pozwolił ojcu sfotografować sztandary. W obawie przed ujawnieniem celu jego wizyty cały czas aparat trzymał pod futrem i tylko gdy nadarzyła się okazja, odsłaniał poły futra i robił zdjęcia. Tym sposobem udokumentowano miejsce, w którym je przetrzymywano. Po wnikliwej analizie materiału fotograficznego Marian Morelowski wygłosił 14 kwietnia na wieczorze ogniska w Moskwie odczyt poselstwa polskie w Moskwie i nasze pamiątki narodowe w jego zbiorach, w trakcie którego poddał analizie stosunki dyplomatyczne między Rzeczpospolitą a Wielkim Księstwem Moskiewskim, wynikiem których było ofiarowanie przez królów polskich carom moskiewskim pamiątek takich jak zbroje rycerskie, przedmioty srebrne i złote, wysokiej wartości i inne przedmioty rzemiosła artystycznego. Dzięki tym darom moskiewskie zbiory powiększyły się o cenne polskie eksponaty, w stosunku do których roszczenia zwrotu Morelowski uważał za bezpodstawne. Przeciwnego zdania był jednak w sprawie przywłaszczenia innych historycznych polskich pamiątek przetrzymywanych na Kremlu w Oružejnaja Pałacie. Należały do nich niektóre polskie insygnia korony, takie jak berło koronacyjne Stanisława Augusta, 3 korony królewskie oraz sztandary polskie w liczbie 81 sztuk, którym Marian Morelowski poświęcił więcej uwagi. Dokonał podziału sztandarów na 3 grupy ze względu na sposób, w jakim znalazły się na Kremlu. Pierwszą grupę stanowiły sztandary legionów napoleońskich, prawdopodobnie zdobyte na polu bitwy. 2 z nich ofiarowane zostały pierwszej Legii Polskiej przez Republikę Francuską. Kolejne 53 sztandary ofiarowane były wojskom Królestwa Kongresowego przez Aleksandra I i Mikołaja I, a po wybuchu Powstania Listopadowego złożone były w Arsenale Warszawskim. Pozostałych 25 sztandarów pochodziło z rozmaitych okresów i czasu. I jak przypuszczał Marian Morelowski, znajdowały się także w Arsenale Warszawskim, skąd razem ze sztandarami Królestwa Kongresowego po upadku powstania pod koniec 1831 roku przewiezione zostały do Moskwy.
Przedstawiciele polskich stowarzyszeń społecznych, klubów politycznych i zrzeszeń 9 kwietnia 1917 roku na trzecim zjeździe jednogłośnie opowiedzieli się za wyznaczeniem Mariana Morlowskiego odpowiedzialnym za ich odebranie z Kremla i przechowywanie. Trudna sytuacja rodzinna zmusiła Mariana Morlowskiego do niezwłocznego opuszczenia Moskwy i choć ostatecznie wojnę na wschodzie zakończył traktat ryski, podpisany 3 marca 1918 roku przez Rosję i Niemcy, jednakże nie oznaczało to, że bez problemu Polacy będą mogli wyjechać z Rosji. Komisariat Polski, działający przy Komisariacie Ludowym, próbował porozumieć się z władzami niemieckimi w sprawie otwarcia granicy. Był to jednak bardzo trudny problem. Polacy powracający ze wszystkich niemal zakątków byłego Imperium Cesarskiego gromadzili się w okolicach Mińska, Połocka i Orszy. Granica była zamknięta i sytuacja Polaków stawała się coraz bardziej poważniejsza. Ogromne masy ludzi zaczął trapić głód i choroby. Tylko niewielu emigrantom udało się w tym okresie opuścić Rosję. Aby szybko i bez przeszkód wyjechać z Rosji, Marian Morlowski został zapatrzony w kilka niezbędnych dokumentów. Były to m.in. świadectwa lekarskie o stanie zdrowia Mariana Morlowskiego i jego żony, wystawione przez Wydział Zdrowotny Komitetu Polskiego w Moskwie, wskazujące na przewlekłe zapalenie oskrzeli Mariana Morlowskiego i ciężką chorobę na tle nerwowym jego żony, jak również zaświadczenie zezwalające na wyjazd do Warszawy, wystawione przez wicekonsula misji dyplomatycznej Austro-Węgier w Moskwie, czy też list Aleksandra Lednickiego do ministra wyznania religijnych i oświecenia publicznego, rekomendujący fachowość, wiedzę i pracowitość na polu ochrony zabytków polskich, znajdujących się na terenie Rosji, polecający Morlowskiego do służby państwowej przy ich rewindykacji. Tematem posiedzenia zarządu Towarzystwa 3 października 1918 roku był wyjazd Mariana Morlowskiego z Moskwy do Warszawy. Ponieważ zarząd nie miał sposobności złożyć osobiście słów wdzięczności i uznania, postanowiono wystosować do Mariana Morlowskiego list z podziękowaniem za jego pracę i działalność. Mając na uwadze duże zaangażowanie w sprawy ratowania zabytków w Rosji, zarząd liczył na to, że Marian Morlowski będzie wspierał dalsze działania towarzystwa w kraju i postanowił wypłacać mu jako pełnomocnikowi członkowi delegacji towarzystwa w kraju miesięczną pensję do czasu objęcia przez niego posady przy rządzie lub społecznej instytucji polskiej. Na miejsce Morlowskiego, który w listopadzie 1918 roku opuścił Moskwę, zarząd powołał Wiktora Przedsławskiego. Przeszło 3 lata później Marian Morlowski będzie zajmował się rewindykacją poloników z terenów Rosji. Tu Państwo widzą między innymi zwrot tapiserii wawelskich. Jest to zdjęcie wykonane w Moskwie w 1922 roku. Marian Morlowski pracował w ramach komisji działających przy uchwaleniu traktatu ryskiego w mieszanej komisji specjalnej utworzonej 7 października 1921 roku. Marian Morlowski został członkiem Wydziału Muzealnego zajmującego się zwrotem zabytków wywiezionych z Polski od 1772 roku i kierował przygotowawczymi pracami naukowymi w zakresie tego działu. Niejednokrotnie dzięki wcześniejszej działalności Mariana Morlowskiego na polu rewindykacji polskich dóbr kultury pozyskana wiedza i specjalistyczne dane przez Morlowskiego pomagały w znacznym stopniu w pracy komisji, czego rezultatem była choćby rewindykacja tapiserii wawelskich ze zbioru Zygmunta Augusta. Tak jak Państwo widzą na drugim zdjęciu, również wykonane w 1922 roku w Moskwie, tutaj Marian Morlowski klęczy nad tapiserią. Marian Morlowski dzięki ogromnemu zaangażowaniu w działalność mieszanej komisji do spraw rewindykacji przy traktacie ryskim został później mianowany kustoszem państwowych zbiorów sztuki na Wawelu. W 1929 roku Marian Morlowski rozstał się z Wawelem i kolekcją tapiserii, która powróciła dzięki jego usilnym staraniom, ale jak się później okazało, jeszcze raz w życiu będzie miał możliwość i udział w jej rewindykacji, tym razem z Kanady w 1961 roku. Tu widzą Państwo Mariana Morlowskiego w 1959 roku, oglądającego polonika odzyskane i przewiezione z Kanady do Warszawy. Na tym zdjęciu Marian Morlowski prezentuje jeden z mieczy koronacyjnych. Również to jest 1959 rok. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego referatu. Mam nadzieję, że postać Mariana Morlowskiego, tak jak wspominałem, znana, a jednak troszeczkę zapomniana, powróci szerzej i będą Państwo zainteresowani po prostu zwróceniem uwagi na tą nietuzinkową postać. Dziękuję.